Ciąża to trudny okres dla zdrowia kobiety, a szczególnie jeśli wypadła akurat w czasie pandemii koronawirusa. Naukowcy zdecydowali się zbadać, czy wirus przechodzi na dziecko kobiety, która była zarażona. Ciąża to wyjątkowo stresujący okres. Kobieta martwi się wtedy nie tylko o swoje zdrowie, ale również o zdrowie swojego nienarodzonego dziecka, a jak wiadomo, stres w tym stanie nie jest wskazany. Dlatego też kobiety w ciąży wyjątkowo ciężko znoszą pandemię koronawirusa. Ciąża a koronawirus. Lekarze zbadali zależność. Chińscy naukowcy wykonali dwa badania na temat skutków koronawirusa na ciąży. W obu przypadkach wykazano, że dziecko nie rodzi się zakażone. Testy zrobione na narodzonych dzieciach czterech kobiet wykazały wynik negatywny. Dzieci rodzą się zdrowe, bez poważnych objawów, choć to nie wyklucza drobnych komplikacji. Jeden noworodek miał nieduże problemy z oddychaniem. Leczono je w sposób nieinwazyjny, poprzez wentylację mechaniczną. Ponadto drugie dziecko miało na ciele wysypkę, ale znikła ona samoczynnie. Ponadto lekarze twierdzą, że trudno jest stwierdzić, czy te komplikacje były faktycznie związane z COVID-19. Wszystkie dzieci były zdrowe, a matki niedługo później wyzdrowiały. Naukowcy twierdzą, że koronawirus nie ma emisji pionowej. W poprzednim badaniu wyniki były podobne. Żadne z dzieci ciężarnych kobiet nie było zarażone koronawirusem. Wszystkie z 9 przybadanych przyszły na świat poprzez cesarskie cięcia. Jeśli chodzi o uniknięcie infekcji spowodowanych transmisją okołoporodową i poporodową, nasi położnicy uważają, że cesarskie cięcie może być bezpieczniejsze, informował doktor. Jalan Lius Hua z Hong University. Dzisiaj grzeje, 1. Ministerstwo Zdrowia przekazało niepokojące informacje. Kolejna ofiara śmiertelna, są nowi zakażeni 2. Wyciekło wideo z włoskiego szpitala. Polka wysłała nagranie. Podobnie było w przypadku poprzednich koronawirusów, SARS i MERS. Nie ma żadnych dowodów na to, że koronawirus rozprzestrzenia się pionowo, czyli z matki na dziecko. Najlepsze newsy dnia, źródło, RMF24. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.